Siemanko, jestem Winny Live, ze mną jest Michał Bartolo, Bartosik. Cześć, siemanko wszystkim. No nie wiem, no jesteś na wolności z nami, trafiłeś do więzienia. Co się stało? Opowiadaj, no bo jesteśmy ciekawi. Co się stało? Zostałem pomówiony o najgorsze. Zostałem pomówiony o gwałt i pedofilię. A przez kogo zostałeś pomówiony? To była dziewczyna, z którą się kiedyś spotykałem. Poznałem ją na Tinderze. No, kontakt się z nią zerwał. Spotykałem się z nią w roku 2020, pod koniec. Kontakt się z nią zerwał. Nieważne, nie wiem nawet dlaczego. No i gdy pojawiłem się w internecie, stwierdziła, że się za mnie zemści. I po ogłoszeniu mnie w pewnej federacji frikowej, zobaczyła coś, że miałem potencjał. Straciła go, więc poszła na policję i powiedziała, że ją zgwałciłem, że miała 14 lat. Według mnie wcześniej skontaktowała się z tą właśnie federacją, żeby nakręcić atmosferę. No dobra, okej. Okay. No więc złożyła jakieś tam pewnie zeznania na policji. No i co dalej się dzieje? No co, 22 kwietnia 2022 roku była na policji. Maj, czerwiec, lipiec. 3 miesiące zbierali materiał dowodowy. Została przesłana jej babcia, matka i ona. Każdy mówił co innego. I 19 lipca... Ale poczekaj. No dobra, to wszystko się dzieje, a ty w tym momencie gdzie jesteś? Na wolności. Aha, okej, okay, no dobra, w porządku. Jestem na wolności, pojawiają się tam jakieś wycieki, że zgwałciłem 14-latkę, ja nie wiem o co chodzi. Z moim adwokatem przygotowujemy pozew dla osoby, która już zaczęła robić takie filmy, ale zaraz je usunęła. Potem miała być duża impreza, nieważne już jaka, na której miałem być zawodnikiem. I na Cage'u, czy jak to się tam nazywało, też było, że jestem gwałcicielem, pedofilem, 14-latkę zgwałciłem pod śmietnikiem. Nie wiem, bo już słyszałem tyle wersji przez ten długi czas. Generalnie zostałeś oskarżony, tak, o gwałt? Tak, tak, tak. Zostałem oskarżony o gwałt i pedofilię. No dobra, i ty jakby odpowiadałeś do tego, jak byłeś na wolności, czy jak cię zatrzymali za coś innego? Nie, zatrzymali mnie właśnie do tej sprawy. Aha, okej. Okay. Zatrzymali cię, czyli trafiłeś na jakiś tam śledczy oddział, tak? Nie. To było tak, że 6 rano wjechali mi na chatę, gdzie się szykowałem do pracy i powiedzieli wprost, czy mają gadać przy żonie. No tak, nie mam tajemnic. Zatrzymujemy cię za gwałt. Ja się zaśmiałem w twarz. Wy kurwa pojebani jesteście. Zaraz wyjdę. 72 godziny maksymalnie. No i tak by się stało, ale kontynuując. Pojechałem. A czemu się tak nie stało? Miałem stary wyrok za oszustwa internetowe, jak zarabiałem grosze. Jakie oszustwa? Co robiłeś? Sprzedawałem konsole, których nie miałem. PlayStation. Na Oliksie. Na Oliksie. Ile ich sprzedałeś i za ile? Sprzedałem ich 11. Okej. Okay. I co? Za ponad 30 tysięcy, ale dostałem pieniądze za 3 konsole, bo 3 osoby odebrały i jedna osoba wyczuła od razu, coś jest nie tak, i to był pan policjant. Mhm. Rozumiem. To czy ile zarobiłeś? Nic, bo muszę wszystko oddać. Rozumiem. To ile wyłudziłeś? 13. 13 tysięcy. I ile kosztowało cię 13 tysięcy pozbycia się życia na wolności? Liczymy ze wszystkimi stratami? No tak, no ile byłeś poza wolnością, no ile byłeś w zakładzie karnym? 541 dni. Czyli to jest ponad rok czasu, tak? Półtora roku bez tygodnia. Mhm. No i okej, no dobra, więc tak, zatrzymują cię, że jesteś oskarżony o gwałt. Mhm. Nie wychodzisz po 72 godzinach, tylko trafisz do zakładu karnego ze względu na inne swoje czyny haniebne. A co się dzieje jakby z tymi oskarżeniami wobec ciebie? No właśnie, ja chciałem opowiedzieć, jak to było, bo złożyłem oczywiście zeznania na komisariacie, wylądowałem na dołku do środy. W środę byłem w prokuraturze. Zostałem nagrany przez łowcę pedofilii. Wychodzę z dołka, policjanci zamaskowali twarze. Widzę faceta z kamerą, ja pytam się, o co chodzi. Takie są procedury. Dobrze. Pojechałem do prokuratury, złożyłem zeznania przy moim adwokacie już. I prokuratura składa wniosek o 3-miesięczny areszt. Ja załamany, gdzie ja wiedziałem, że jestem niewinny. Adwokat nie miał możliwości, nie dostał pozwolenia od prokuratorki
na zrobienie fotokopii zeznań, ani reszty akt. Musiał na szybkiego w ciągu 3-4 minut spisać najważniejsze dane. I wróciłem na dołek. W czwartek około 10-11 zostałem doprowadzony do sądu w tak zwanych tik-takach, czyli kajdanki, ręce, nogi na łańcuchu. I pod salą sądową pojawiła się wtedy jeszcze moja żona z moimi dziećmi, moim byłym pracownikiem i z kuzynem mojej byłej żony. No zwyzywali mnie od najgorszych pedofili, gwałcicieli, że dziecko ruszyłem. Jesteśmy na tej sali sądowej, siedzi dwóch adwokatów, już nie jeden, tylko dwóch, bo jeszcze moja żona była, wzięła drugiego. I sąd, wiadomo, że mnie zna z innych postępowań, bo widziałem się z nim kilka miesięcy wcześniej, bo miałem ultimatum, że muszę spłacić koszta sądowe. No i je spłaciłem. I pyta się, pan prokurator wnioski podtrzymuje, tak, adwokat tak samo, oskarżony tak samo. I zaczyna. Wysoki sąd postanawia nie uwzględnić wniosku prokuratora i wstyd wysokiemu sądowi, że polski oskarżyciel publiczny nie potrafi liczyć do 15. Prokurator akta otwiera. Adwokat nie miał co otworzyć, bo przepisał wszystko na szybko. Dziewczyna, która mnie pomówiła, miała skończone 15 lat. Mi mówiła w ogóle, że ma jeszcze więcej niż miała, ale była, że tak powiem, legalna. I co? Mówi to na swoją formułkę, mówi, proszę rozkuć pana Bartosik. Policjanci nic. Gada, mija 30 sekund. Przecież powiedziałem, proszę rozkuć pana Bartosik. Ale on jest do doprowadzenia. Przez tę konsolę do doprowadzenia. A miałem w trakcie postępowania o zawieszenie tej kary, ponieważ robiłem jeszcze godziny społeczne. I co? Przez całą tą sprawę we wrześniu wylądowałem. Masz jakiś dokument, w którym widnieje, że jesteś uniewinniony z tej sprawy? Nie uniewinniony. A co się stało? Czyli jeżeli, no bo jesteś oskarżony o takie rzeczy, no to musisz mieć jakieś sprostowanie. No to tak. Tutaj jest postanowienie o umorzeniu śledztwa Wrocław dnia 14 grudnia 2022. Tutaj cała prokuratura, sygnatura, tego nie będę czytał. Po zapoznaniu się z aktami śledztwa przeciwko Michałowi Bartosikowi, podejrzanego o czyn z artykułu 197 paragraf 1 kodeks karny, postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Michałowi Bartosik, podejrzanego o to, że w nieustalonym dniu grudnia 2020 w Żurawinie przemocą w postaci podduszania i przetrzymywania doprowadził Julię Z. do obcowania płciowego, to jest o czyn z artykułu 197 paragraf 1 kodeks karny, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jeszcze końcówka jest ważna, bo to było 197, a to co wypłynęło do sieci, to było 197 paragraf 3 punkt drugi kodeks karny, czyli gwałt i pedofilia. No i jedynie wyjaśniająco należy niż umorzenie dotyczy czynu z artykułu 197 paragraf 1 kodeks karny, albowiem choć pierwotnie oskarżyciel publiczny sformułował zarzut z artykułu 197 paragraf 3 punkt 2 kodeks karny, to jednak w toku postępowania wykluczono wszelką wątpliwość możliwość zarzucenia Michałowi Bartosikowi kwalifikacji prawnej. Czyli tak językiem na chłopski rozum, to co to znaczy? Byłem podejrzany o gwałt i pedofilię, zmienili to na gwałt, a koniec końców to umorzyli. A czemu umorzyli, że jeżeli zmieni to na gwałt, to potem co? Jakby osoba, która zużyła, Już ci tłumaczę. We wrześniu, jak zostałem przewieziony z aresztu śledczego, bo proceduralnie każdy, kto zostaje doprowadzony z zakładu karnego, najpierw ląduje w areszcie śledczym, gdzie robią badania i te inne rzeczy. Zostałem przewieziony do zakładu pod Wrocławiem. We wrześniu przyjechała do mnie policja, pobrali mi wymaz, odciski palców, wszystkie tatuaże, musiałem się praktycznie prawie rozbierać, bo mam wszędzie tatuaże. W listopadzie tego samego roku dostałem odpowiedź od adwokata, że moje rzeczy są do odbioru, te co mi zarekwirowali, komputer, policja, komputer, telefon, karty pamięci, pendrive, wszystko. I na początku grudnia rozmawiam z adwokatem, jak wygląda ta sytuacja. No pani, byłem tak ostatnio, był pani prokurator przypadkiem, no będą jakieś grube czynności, panie Michale, będziemy walczyć. Zobaczymy, panie Adamie. Dzwonię po nowym roku i co, panie Adamie? Panie Michale, to zostało umorzone. Mówiłem, panie Adamie, że tak będzie. 14 grudnia zostało wszystko umorzone.
Dobra, to jak z osobą zawiadamiającą, ta, która zużyła, jakby to po prostu instytucje państwowe doszły do tego, że to jest... Doszły do tego, wydaje mi się, że doszli do tego, nie wiem ilu chłopów, tam się prokurator nawet zmieniał, doszło do tego, że nic nie zrobiłem nielegalnego. No i teraz Michał zostaje zatrzymany, dostaje oskarżenia, które wypływają na światło dzienne, do świata internetu. Media o tym mówią. Ty nie możesz nic zrobić, bo jesteś poza jakby polem działania. No i co teraz? Wróciłem. I teraz zaczną się porządki. Masz jakiś żal może do kogoś? Do wielu osób mam żal. Do instytucji, do zakładu karnego. Bo to, co przeżyłem w zakładzie karnym, to nic mi tego nie zwróci. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze odnośnie twojej jakby pomysłowości na swoją osobę. No bo miałeś ponad 50 tysięcy followów na Instagramie, teraz ci to spadło do 30 iluś. Jakby dużo osób cię obserwowało. Nie wiem, czy zamierzasz coś dalej w tym kierunku, żeby coś dalej się rozwijać w świecie internetu. Może jakiś freak fight, no bo tam byłeś w Rally Division, nie byłeś w Live Game. Tak. Planuję wrócić do tego wszystkiego, ale na pełnej. Teraz nie będzie robienie po łebkach na szybkiego. Wszystko mam przemyślane. Miałem półtora roku na przemyślenie wszystkiego. Napisałem książkę przez te półtora roku. Będzie autobiografia ponad 500 stron. Ja nie miałem co robić. Nawet trenowałem w tym więzieniu, ponieważ przez to pomówienie byłem zmuszony się bronić, bo byłem atakowany przez innych współosadzonych i po prostu dostawali za każdym razem w pierdol. A po jakim czasie miałeś już w ręku umorzenie, że mogłeś pokazywać, że wcale nie jesteś winny? Wiesz co? W grudniu zostało umorzone. Mniej więcej w styczniu doszło to do mnie do więzienia od adwokata. Czyli ile to jest od osadzenia? Od osadzenia? Sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Pół roku. Czyli przez pół roku borykałeś się w zakładzie karnym z opinią tym, że jesteś podejrzany na gwałt, tak? Nie. Do końca od siatki się z tym borykałem, mając taki papier. Aha, czyli jakby dokument i tak nic nie dawał? Nie, bo mój wujek umilił mi te wakacje z tego względu, że wszedł na drzewo najbliższe muru. Przez 2 godziny krzyczał, że jest ojcem tej dziewczyny, że jestem gwałcicielem, pedofilem, że zgwałciłem ją w karetce. Ja słyszałem 5 czy 6 wersji tej samej sytuacji. A czemu twój wujek wlazł na drzewo? Bo jest przyjebany. To jest zawodowa recydywa. On na wolność wychodzi na wakacje tylko. On przesiedział 20 lat, 25, z przerwami oczywiście. On ma jakiś do ciebie problem, że on takie rzeczy zrobił? Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest kwestia zazdrości, bo ja nie miałem nic. Ja byłem bezdomny, a osiągnąłem co? Miałem samochód za 100 koła, miałem biżuterię za kilkanaście tysięcy, miałem wszystko, mieszkanie, dobra, mieszkanie wynajem, ale wynajem też kosztuje, wszystko kosztuje. I mi się wydaje, że zazdrość, bo on nigdy nie miał nic. On w wieku 20 lat poszedł pierwszy raz siedzieć jak na 10 lat. Za, nie wiem nawet za co, nie wnikam. Ale on mi zniszczył życie w kryminale. W kryminale mi zniszczył życie. W każdym więzieniu każdy może iść do pracy, zarabiać pieniądze, żeby utrzymać siebie w więzieniu. Ja nie mogłem tego zrobić. Ja musiałem prosić znajomych, rodzinę, żeby mi zrobili paczkę, bo ja nie mam co jeść, nie mam co pić, nie mam co palić. Palenie na szczęście rzuciłem w dniu wyjścia, ale nigdy nikogo nie musiałem prosić o pieniądze. Teraz wyszedłem i nie mam tak naprawdę nic. Nie mam nic. No, nie uważasz, że to jest też jakiś dla ciebie sygnał od życia, że wyprostowałeś wszystko, jakby nie masz już żadnych problemów prawnych i może szansa na jakiś nowy rozdział? Tak. To jest dobra lekcja, ciężka lekcja, ciężki kawał chleba, ale dużo przeżyłem, dużo się nauczyłem, inaczej postrzegam świat, jestem zupełnie innym człowiekiem. Zresocjalizowałeś się? Powiem ci tak, oddziałowy w więzieniu, jeszcze jak byłem na półotworku, powiedział coś takiego. W więzieniu nie ma czegoś takiego jak resocjalizacja. Albo tutaj trafisz, wyjdziesz i nigdy więcej tu nie trafisz, albo wyjdziesz i zaraz wyjedziesz piętro niżej. Piętro niżej siedziała recydywa wtedy.
Nie ma resocjalizacji w więzieniu. Dobra, ale uważasz, że wrócisz tam? Chyba nie, co? Nie, ja tam byłem za głupoty sprzed kilku lat, gdzie ja praktycznie tak naprawdę tego uniknąłem, bo ja miałem po tych live game'ach i tych wszystkich, miałem tam jeszcze być w takim pseudo Big Brotherze, miałem odwalić wyrok na bransolecie, ale posypało mi się wszystko, byłem, no nie miałem jakiego podać adresu na wyjście, na bransoletę. No dobrze. To co, to jakie są twoje najbliższe plany? Gdzie możemy cię oczekiwać? Albo jaki masz pomysł? Wiesz co? Przez tą całą sytuację jestem bankrutem, tłonę w długach, mam ponad 100 tysięcy zadłużeń, 100 tysięcy złotych zadłużenia i muszę odrobić cokolwiek, żeby sobie na przykład kupić lustrzankę, żeby móc cokolwiek zacząć nagrywać. Zacząć mieszkanie zaraz będę miał, więc... Skąd masz takie długie 100 tysięcy? Miałem leasing, miałem kredyt, miałem firmę, prowadziłem firmę przecież. Podatki zaległe, jakieś komorniki i z dupy, kurwa, jakieś śmieszne, po 2-3 tysiące długi. Kredyt mam wypowiedziany, to tam 80 tysięcy. Za samochód mam minus ponad 40 tysięcy, bo kary umowne, jakieś tam uszkodzenia, plus tam moje modyfikacje, żeby ładnie auto wyglądało, które... Wystarczyło na przykład folię zerwać z lampy, sobie policzyli właśnie za ściąganie takie kolosalne pieniądze. A jeszcze pytanie, bo wcześniej poza kamerą rozmawialiśmy, może się do pracy poprzednio wrócisz, czyli pracować? Wiesz co, nic nie jest wykluczone. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, znajdę coś innego. Jestem zaradnym chłopem. Pracowałem po 400 godzin w miesiącu, żeby utrzymać rodzinę. A teraz będę zapierdał 600 godzin w miesiącu, żeby utrzymać samego siebie, płacić na moje dzieci, które są dla mnie teraz najważniejsze. To jest bardzo rycerskie. Słuchaj, a jeszcze tak odbiegając od tematu, powiedz mi, co sądzisz o obecnej sytuacji we Frikach, w Prime? Dzisiaj w ogóle jest media training, był właśnie ceremonia ważenia, jutro jest gala Prime, gdzie walczy Tomek Olejnik, Kuba Lasik i wiele innych. Może skomentujesz jakoś? Ja zawsze powtarzałem, że Lasikowi chuj w dupę. Ale po odsiadce nie mogę powiedzieć chuj w dupę, bo to jest o wiele gorsze stwierdzenie w kryminale niż na wolności. Ale jest jakby przesądzone, że nie zabiera się kryminału na wolność. To są dwa inne światy, nie wolno tego łączyć. Co o tym myślisz? Tak, tak, to jest prawda. Ale po takim czasie trochę mi zajmie wrócenie do normalności. Ja mam problem aktualnie ze wszystkim. Nie mówię już o zdrowiu. Ja mam problem z komunikacją. Widzisz, na naszym pierwszym wywiadzie patrzyłem na ciebie cały czas. Teraz mam problem, żeby spojrzeć na kogokolwiek. Czemu nie lubisz Kuby Lasika? Przez Freak Fighters, bo tam pierdolił na reżyserce. No, a jakbyś dostał walkę z Kubą Lasikiem? Ja powiedziałem, że jest na strzała. Coś tam, kurwa, coś mnie pocisnął na Instagramie, ble, ble, ble. Powiedziałem, że jak chcę, może, mogę z nim zawalczyć, rozpierdolę go jak żabę. Z Tomkiem Olejnikiem też. Mogłem walczyć, miałem propozycję, no ale wyszło jak wyszło. Teraz nie mam podjazdu do Tomka, jeśli chodzi o zasięgi, więc na razie Tomek się chyba nie zobaczy. Chyba, że coś się uda. No dobra, no Kuba Lasik spodziewa się dziecka, wiesz o tym? No to żeby był dobrym tatą i żeby nie zgotował takiego losu, jakiej ja niestety zgotowałem swoim dzieciom, odcinając ich od wszystkiego. Spodziewajcie się, bo będzie grubo. Siema. Siema.